muszę zobaczyć, tak? Wbijam sobie na panią cukierkę i wsypuję do środka 6000 ziarenek cukru. To jest mniej więcej pół łyżeczki. Wsypałem. Czy może pani dmuchnąć? Czy tak z daleka? Cukier znika, tak? Ale teraz ja dmuchnę. Uwaga. Cukier wraca. Dobra szczotka? Ale ja się przygotowałem na ten dzisiejszy dzień. Chciałem pani zadać jedno pytanie. To jest zagadka, śmieszna zagadka. Ma dwa palce, jedno oko, stoi na jednej nodze, jest najlepszy w seksie. Kto to może być? Ma dwa palce, jedno oko, stoi na jednej nodze, jest najlepszy w seksie. Nie wie pani. To skąd ma pani wiedzieć? A teraz pokażę coś, na co się przygotowałem. Mam karty. Będę to rzucał na ziemię, te karty, ale proszę obserwować moją rękę. Dobre? A niech pani powie, najszybsze zwierzę to? Stamtę? Nie tak, tak? A najszybszy ptak? Ptak tego gepardia. A zagadka? Jednym się wchodzi, dwoma wychodzi, a jak się wyjdzie, to znaczy, że się dopiero weszło. Co to jest za czynność, którą pani dzisiaj rano robiła? Jednym się wchodzi, dwoma wychodzi, a jak się wyjdzie, to znaczy, że dopiero weszło. Co to jest za czynność? A ubierała pani spodnie dzisiaj? Jedną dziurą się wchodzi, prawda? Dwoma wychodzi dodatkami, a jak się wyszło, to dopiero wejdzie. Teraz nauczę panią jednej sztuczki. Mam nadzieję, że będzie pani mogła... Najpierw pokażę, jak to robię, sztuczkę, a potem... To jest taka standardowa, znana bardzo sztuczka z monetą? Nie, inna. Nie, nie jest. Ona, nie, mam nadzieję, że będzie inna, nie taką, którą pani zna. Jest moneta. Ja tą monetę próbuję wygiąć, ale za bardzo mi nie wychodzi, więc pocieram o rękę. Pocieram. Moneta ginie. Gdzie jest ta moneta? W rękawie. Proszę zobaczyć, że podwijam rękawy. Jeden i drugi. Oj, nie mogę odpuścić. Zaraz zobaczymy. O. Ale chcemy, żeby mi moneta wróciła, więc pocieram. Moneta wraca. Czy zna pani to? Nie znam żadnej. To teraz zdradzę tajniki. Wyginam. Wyginam. Pocieram. Wszyscy patrzą mi na rękę, a ja mam. No. Ale ja tą. Pocieram. A tą wkładam. Wyginam. Pocieram. Tak. A mniejszą zawsze? Ale myślę, że nie takie łatwe. Że no trzeba. Nie, bo troszeczkę potrenować, ale. Jeżeli mogę pani opowiedzieć dowcip, a propos sprzedaży, tak? Bo no, sprzedawać trzeba umieć. Spotyka się dwóch Irlandczyków. Jeden do drugiego mówi tak, kupiłem sobie konia, a ten mówi, no i co z tego? No ten koń pierze, gotuje, sprząta, masuje. Za ile chcesz go sprzedać, pyta się ten następny. Za milion. Dobra, za milion kupię. Kupił go za milion, ale po tygodniu przychodzi ten, co kupił do sprzedawcy i mówi, słuchaj stary, on miał prać, sprzątać, gotować, masować, a on brudzi i niestety muszę z nim wychodzić na spacer. Na to ten pierwszy mówi, słuchaj stary, ty nie mów tak źle o tym koniu, bo ty go nigdy nie sprzedasz. Dziękuję bardzo. Pani Gosiu, tutaj pani czeka też jak już. A, w życiu. Bardzo dobrze. Cieszę się, ja też nie palę. Chciałbym panu coś pokazać. Coś, czego nie zobaczy pan nigdzie indziej. Mamy zapalniczkę, tak? Pokazuję, że mam zapalniczkę i nic więcej oprócz papierosa i zapalniczki w rękach. Zapalam papierosa na pana oczy. Nie mam nic w rękach, pokazuję. Pan nie mam. Nie mam, tak? Umyję sobie rękę. Na pana oczach niektórzy palą, a ja połykam. Połykam papierosy, tak? Ale mam wielką dziurę w brzuchu. Tu aż do kieszeni. A soki żołądkowe zgasiły tego papierosa. Ale pan pracuje w tej firmie? Ja pracuję w tej firmie. Aha. Tak, a czemu pan nie? Tak się pytam. Nie. To dobrze czy źle? Dobrze. To cieszę się bardzo. Czy kawka próbował pan nasze kawki, a deserek kawowy pan próbował? Deserek kawowy. Wczoraj. I jak smakował? Oczywiście. Cieszymy się bardzo. Tak. Mam 20 złotych, tak? Pokazuję, że nie mam nic w prawej ręce. Nie mam też nic w lewej, prawda? Pokazuję, nie mam. Składam te 20 zł w kwadracik. Może nie idealne, ale przynajmniej coś, co będzie przypominało kwadrat.
Czy może pan dmuchnąć tak z daleka? Dmuchnął pan, zobaczymy, co się stało z 20 złotówką po dmuchnięciu przez pana. Były dwie? Były dwie? Były. A gdzie są? No nie wiem właśnie. No kurczę, no nie ma. Teraz dmuchnie któryś, może któraś z pań dmuchnie? Zapraszam. O, dobrze, to ja złożę to w kwadrat i poproszę o dmuchnięcie. Zobaczymy, co robią kobiety z pieniążkami. Proszę bardzo, dmuchamy. Ślicznie, no piękny. No dmuch taki niesamowity, że dwie dychy są, tak? Czy widziały pani sztuczkę z cukrem? To zapraszam bliżej. Ja pozwolę sobie coś zaprezentować. Czy może pani przytrzymać cukier? Jest cukier. Ja nie mam nic w rękach, tak? Nie mam. Ubiję sobie rączkę na państwa oczach, wsypię do środka 6000 ziarenek cukru. To jest mniej więcej pół łyżeczki. Wsypałem? Tak. Czy może pani dmuchnąć tak z daleka? Cukier znika, tak? Gdzie jest ten cukier? Na podłodze? Ale teraz ja dmuchnę. Pan teraz cukier wraca. Tak. Czy może na kawkę mogę zaprosić, albo gorącą czekoladę? Zaklaskaj. Serwujemy, no proszę bardzo, proszę się nie krępować. Proszę, śmiało dostanie pani balonika od nas.